Ładnie. Ale takie śniadanie będę jadła, to się w drzwi nie zmieszczę niedługo. Okay. Wiesz? Cześć wszystkim, dzisiaj jest sobota, pogoda jest przepiękna, czujemy powiew wiosny, choć jeszcze jej nie ma. Chociaż dzisiaj trochę wietrznie, ale wspaniałe słoneczko, więc Piotr zabrał mnie na przedmieście Cardiffu, a mianowicie do miejscowości Penarth. Za nami widzę molo, także zaraz się przejdziemy. O czym wcześniej w ogóle jej nie powiedział, to jest niespodzianka. Była niespodzianka. A tak sobie zaparkowaliśmy po drugiej stronie ulicy. Widzę, że liczba miejsc jest ograniczona. Piotrek Obuda opatulony. Czapeczka. Czapeczka, kaptur i wszystko inne. Zimno, nie? Chociaż tak się wydawało, że jest tak pięknie, słonecznie i cieplutko. Słonecznie jest, ale wiatr trochę przeszywa. No nic, idziemy. Idziemy zwiedzać. A tutaj przed molo są również rowery, które sobie można wypożyczyć i sobie na nich pojeździć. Starałam się to rozszyfrować, na jakiej zasadzie one działają. Tutaj widzę, jest opis, trzeba się na jakąś aplikację wejść, na której się dostaje kod, potem się ten kod wpisuje tutaj i rower jest wtedy dostępny i przywozi się w to samo miejsce, bądź jakieś inne podobne. Że wieje i głowę chcę urwać, to mam powiedzieć. Nie ma kubraczka Sofii twojego, zostało w domku. No. Tutaj można sobie kupić kawę, herbatę, można coś zjeść. Widzę, że są lody. Tam dalej jest również budka z lodami. Tak wygląda plaża z drugiej strony molo. Kamienista. Po tej stronie molo jakieś piękne, kolorowe domki. Tu jest też budynek jakiś mieszkalny, restauracje, kawiarenki i przepiękny widok. Takie miejsce troszeczkę odsłonięte. Z jednej i z drugiej strony też z fajnym widokiem, ale tak nie wieje mocno. O, ci ludzie wiedzą gdzie siedzieć, wszyscy się pochowali przed wiatrem wiejącym z tamtej strony. Każda miejscówka zajęta. Odpływ idzie. Zaraz z Sofiką pójdę na spacer po plaży, żeby sobie trochę pobiegała. Pietia. Tutaj dużo lepiej jest, nie? To nie wieje w ogóle. Zobacz, ile ludzi siedzi pod tym. Wiedzieli, gdzie przyjść, nie? No tutaj jest sklepik z słodyczami. Przy wejściu. Ponczusie można sobie kupić. Tutaj też można zjeść lody, kawę wypić. Patrz, tutaj widzę, że pisze, że to jest kino również. Tak to wygląda z drugiej strony ulicy. Latem to musi być mnóstwo ludzi, nie? Dobra, idziemy na plażę. Ale tu kamieni na tej plaży. Strasznie dużo. Piaseczek to tylko przy samym brzegu. Dobra, pochodziliśmy trochę po molo. Sofia pobiegała ze mną na plaży. Zgłodniałyśmy, więc idziemy sobie kupić jedno z takich tradycyjnych dań UK, ryby z frytkami, czyli fish and chips. W niektórych miejscach jest ona super dobra, w niektórych mniej. Zobaczymy, jaka jest tutaj. Idziemy testować.
Siadamy i wcinamy. Sufi. Kościół powiedział, że jestem zamówienie numer jeden, to mówią, oni dopiero pewnie otwarli, bo jak szliśmy na molo, to było zamknięte jeszcze, nie? To mi się dopiero otworzy teraz. Akurat na lunch otwierają. Miasteczko Penarth jest uważane za jedno z najwspanialszych miejsc do życia w UK, jak również do odwiedzania, ze względu na swoją wspaniałą wiktoriańską architekturę, jak również bliską odległość do Cardiffu. Jest praktycznie na przedmieściach Cardiffu, także ludzie mają bliziutko, aby dojeżdżać sobie do pracy do Cardiffu, a mogą mieszkać w przepięknej miejscowości. Jest tutaj mnóstwo ławeczek, miejsc do siedzenia, gdzie niekoniecznie musicie siedzieć sobie w restauracji, możecie wziąć ryby z frytkami na wynos bądź loda i sobie usiąść na takiej ławeczce. Uważajcie tylko na mewy, bo mewy tutaj są straszne złodziejki. Moja koleżanka ostatnio szła sobie z frytkami tak w ręce. No i mewa była tak bezczelna, że po prostu podleciała i prawie porwała całe pudełko. Frytki wysypały się wszędzie na podłogę, no i mewy miały uciechę. Także trzeba uważać na nie koniecznie. O, zobaczcie, jaki przepiękny budynek. To jest Yacht Club. Super. Te trzymają łódź ratunkową. Jest otwarte, więc zajrzyjmy do środka. I was told I can just donate some money. You can indeed. Is that in here? Yeah, we'll do it in here because I want to do on the pier, but they said they don't take a cash and they... No, they won't. They're just looking for the donation, thank you so much. You're welcome. Yeah, that's why I walked in here. Thank you. Gdzie można obejrzeć sobie tą łódź. Taka sama jest również na Mumbles. Pokazywaliśmy go w jednym z naszych odcinków na Mumbles. No niestety ze względu na COVID wszystkie stacje u tych łodzi ratunkowych są zamknięte dla normalnych ludzi, także nikt z nas nie może wejść tej łodzi obejrzeć, ale mam nadzieję, że niedługo już otworzą z powrotem. Dobra, przejdźmy się tą ulicą do góry, zobaczmy co tam jeszcze jest. Jak widzicie, ludzie parkują tutaj przy ulicy. Czyli można tutaj zaparkować sobie od 10 rano do 7 wieczorem, ale tylko na 2 godziny. A tutaj jest informacja o pewnym malarzu, który był Anglikiem, mieszkał we Francji, nazywał się Alfred Sisley. Namalował on właśnie drzewo, które tutaj stoi. Obraz znajduje się teraz w Muzeum Sztuk Pięknych we Francji. Pokazuje matkę i córkę patrzącą, podobnie jak ja teraz, właśnie na to drzewo. Drzewo, na które patrzę, nie jest jednak oryginalnym drzewem, ponieważ wcześniejsze przebiegało obok klifu i zostało utracone w wyniku erozji, więc Rada Miejska Penarth i Rada Vale Glamorgan zasadziły ten nowy dąb, aby zastąpić stary. Z Barry Island jest filmik na naszym kanale. Southerdown tak samo jest filmik na naszym kanale. Także oglądajcie nasze Caravan Adventures. Jak szukacie fajnych miejscówek. Jak widzicie, ta ścieżka się ciągnie i ciągnie tam do góry. Ja tak daleko nie będę dzisiaj szła. Wrócę w miejsce, gdzie zaparkowaliśmy nasz samochód, ale chciałabym tylko pokazać, jak tutaj okolica wygląda. Także jest co chodzić. Miło spędzić czas można. Znajduje się również taki ogród, który można sobie odwiedzić. Pieski są też tu mile widziane. Więc idziemy zobaczyć, co w tym ogrodzie się znajduje. Po prostu trochę trawki, ławeczki, by można było sobie przysiąść. Było gdzie się przejść. Niby nic, ale jakie ważne miejsce jeszcze w centrum miasta. Każde miasto potrzebuje takich zielonych parków. Piękna roślinność w tym parku. Wali mnóstwo takich krzewów kwitnących. Jest bardzo odporny na tą pogodę. Często tutaj pada, a jednak one się zachowują i potem wiosną
wszystko pięknie zakwita. Park nieduży, ale jest bardzo przytulny. No, i tutaj można sobie zejść, proszę, na tą główną ulicę przy molo i przy plaży, albo można kontynuować wędrówkę po właśnie parku. Mówiłam coś o mewach. Zobaczcie, ludzie jedzą, a mewy już nad nimi krążą. I jest ich coraz więcej. Czekają tylko na dogodną chwilę, aby coś ukraść. I kolejne piękne budynki. Nie mogę się napatrzeć. Każdy ma swój klimat. Każdy wygląda inaczej. A park się nazywa... Nie umiem przeczytać po walizku, więc przeczytam tak, jak się pisze. Gerdy Windsor Gardens.